Muzyka dla mnie jest takim bardzo, bardzo ważnym pierwiastkiem i bez niej póki co nie wyobrażam sobie jakiegoś tam życia do końca. Mnóstwo pięknych chwil, pięknych emocji, pięknych koncertów, cudownych przyjaźni, znajomości. Początki wbrew pozorom, jeśli o nas chodzi, nie były takie trudne. Jakoś to się wszystko potoczyło tak, jakbyśmy chcieli. Nawet szczerze mówiąc, w najśmielszych marzeniach nie zakładaliśmy, że to tak fajnie się wszystko rozwiąże. W zasadzie już w drugim, trzecim roku istnienia startowaliśmy na największych festiwalach tutaj, jeśli chodzi o muzykę gotycką, rockową. Także później szybciutko nagraliśmy płytę, jedną, drugą, trzecią i mieliśmy status jakiejś tam gwiazdy w tym właśnie nurcie. Ja byłam 15 lat młodsza, wiadomo, bardziej zapalona. Natomiast teraz to robię bardziej z dystansem, bardziej na chłodno i myślę, że bardziej dojrzale. Powiem może o takim momencie, który nie był najtrudniejszy, ale był najmniej miły. No to była sprawa sądowa z byłym wydawcą, która trwała, jak na polskie realia, myślę, jeszcze nie tak długo, bo 7 lat. No ale wyszliśmy z tego obronną ręką i wygraliśmy ją po tych wielu latach. Priorytetem w chwili obecnej jest trasa na 15-lecie istnienia. Później, zaraz szybciutko jak wrócimy, zabieramy się za materiał nowy. Dzisiaj zaprezentujemy 4 nowe utwory, także myślę, że nie lada gratka dla osób, które te 4 lata już czekają na nowy materiał. Nie mam zielonego pojęcia, jaki to gatunek muzyki. Dla mnie ważne jest to, co mi w duszy gra. Muzyka Arthrosis w tej chwili jest taką wypadkową różnych stylistyk, wokół których się obracamy, które sobie cenimy najbardziej.